in Polish. I can translate, but... To jest mały Gieniek. Mały Gieniusz. Jesteśmy u Żana, który, jak wiecie, ratuje takie zwierzątka. Gieniek właśnie próbuje swoje ząbki na mnie. Bardzo ładny jesteś, Gieniu. Jesteś śliczny. Tam śliczny jest brat albo siostra. Tak. I najlepsze jest to, że to wygląda jak kotek, ale to nie są koty. Mm-hmm. O, mamy dwa, widzicie? To nie jest zoo, to nie jest jakiś sklep. One zostały złapane i zostaną z powrotem wypuszczone do buszu, kiedy dorosną. A nie, to nie chodzi o to, że zostały złapane i odebrane mamie, tylko po prostu czasami w naturze tak się dzieje, że się znajduje takie maleństwa z różnych przyczyn i lokalni ludzie z różnych fundacji po prostu je ratują. No i tu właśnie jesteśmy w takiej fundacji bardzo lokalnej, którą, jak wiecie, już odebrała naszego węża. Jeszcze zaraz wam pokażemy, jakie dwa inne węże mają. Ach. O, jaki jestem prześliczny. Jestem słodki. Ojejku, jak jestem śliczny. Pokaż mordeczkę. Beautiful. Two of you. Okay. Bardzo ładnie. Two brothers. Yeah, stay safe. Stay safe. And go back to the wild. Don't bother it. A tutaj mamy do pokazania wam kolejnego lokalnego węża. Pamiętacie, jakiś czas temu mieliśmy tam publikowany taki film o brown house snake'u. Tu mamy inną odmianę, pufadera. Dwa pufadery zresztą, śpiące. To są węże, które jeżeli zobaczycie, natychmiast trzeba dzwonić po Żana. Tak, on wie, co z nimi zrobić, przywiezie je, wstawi do tego pojemnika, a potem wypuści. Na szczęście śpią, nie budzić. Nie budzić. Nie. Dziękujemy i pozdrawiamy. Tak. No a tu mamy jeszcze... Tu mamy jeszcze jeden rodzaj. Podobnie zielony albo brązowy, w zależności od co z niego wyrośnie, czy samica, czy samiec. What is the name? Boomslang. Boomslang. B-W-M slang. Okej. Boomslang. I będzie się wspinał po drzewo. Tak, także taki mamy. Ale tego nie pokazujemy, bo to się bardzo sprawnie wspina. Bardzo sprawnie się wspina i. From a distance? Yeah, from the distance. Okay. Open, but just be very careful. Okej, i zabieramy, bo to jest niebezpieczne, także nie bawimy się.